Siemaneczko, ja jestem agent X, no i słuchajcie. Już kilka godzin temu zacząłem prankować Elviso, że jestem Lemon Demon. Jak pewnie wiecie, również robiłem to wczoraj, więc serio, był to dosyć mocny prank. Ale postanowiłem, że będę go nadal kontynuować i zobaczymy, co z tego w sumie tutaj wyjdzie. Więc ziomki, jeżeli chcecie się przekonać, jak ten odcinek teraz wypadnie, co tutaj po prostu się wydarzy, koniecznie, ale to koniecznie, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, byłoby mi naprawdę mega miło, gdyby każda osoba strzeliła teraz subskrypcję. Wracając do tematu pranka, jak już wcześniej mówiłem, prankowałem Elviso kilka godzin temu. No, i on, serio, był tak wystraszony. Z tego, co mi się wydaje, chyba nawet filmik o tym zrobił, że go prankuje. Więc jest naprawdę mocno. Ale wydaje mi się, że nadal, nadal nie ogarnia, że to jestem do końca ja. No i ziomki, słuchajcie, ja wiem, że on jest tego dosyć mocno wystraszony. On nie do końca wie, co się dzieje. Więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby to jeszcze wykorzystać. Przebrać teraz się za Lemon Demon, czy Lemon Monster, jak tam niektórzy w komentarzach. W pisali i serio, ziomki. Lecimy po prostu prankować Elviso. Więc, ziomki, słuchajcie, ja w tym momencie lecę do tej wieży, bo tam najprawdopodobniej jest Elviso, bo on ostatnio kopał właśnie przy tym bikonie, więc obstawiam, no, że raczej tam będzie niż gdziekolwiek indziej, ale co chciałem powiedzieć? Na razie ja powiem Elwisowi, że po prostu idę spać, i idę sobie jakoś trochę zdrzemnąć, bo serio, ja mega dużo gram na tym serwerze, mega dużo tutaj właśnie kopię i serio, zwykle to sobie idę spać po prostu w ciągu dnia, więc to będzie w miarę normalne, że ja teraz do niego podbiję i powiem że dobra stary jestem mega zmęczony czy coś na tej zasadzie a wtedy dołączy mój super kolega Lemon Demon Okej, okay, więc jak widzicie, Elviso właśnie tutaj kopie dalej. On serio się mega stara. Tutaj jest całe to wychopane i to naprawdę robi duże wrażenie, więc tak. Ja tutaj już do niego lecę, więc tak. Elo, elo, Elviso, ma no siemano. siema, stary, co tam u ciebie? Stary, słuchaj, słuchaj, e, wiesz co? E, ja po prostu teraz będę lecieć spać, bo serio, już się dosyć mocno Aha, zmęczyłem. Znowu. No, spałeś dopiero z 5 godzin temu, wystarczy. Silver Fisher? No, to jest teraz mnóstwo. Jakby, to jest Ej, to nie to skóra bardzo. Dobry czas się pojawiają. Ej to mnie ja zdziwiło, dziwiło ci powiem, ale serio, le lecę się z dobra, drzemu, nie wiem, tam to, to, to Jakąś kawkę ja sobie wypiję, cokolwiek. <laughs> więc no, to ja lecę. Okej, okay, więc ziomki, ja myślę, że Elviso chyba to łyknął, więc tak, ja teraz lecę trochę w tym kierunku e, bardziej tej willi i tam się gdzieś przebierzemy. Tam sobie zmienimy elegancko skina. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby teraz to zrobić. W szczególności, że ja jeszcze nie wyszedłem z spika. Ja się po prostu na nim wyciszyłem i Elviso myśli, no, że mnie pewnie nie ma. Ja sobie poszedłem spać. Więc to jest dosyć dobry deal. Ja mogę ciągle słyszeć, co tam Elviso będzie mówić, a on nawet nie będzie słyszeć, że ja teraz mogę krzyknąć ZOSTAW SUBA! No i gościu, no powinieneś teraz zostawić suba. A Elviso tego nie słyszy, nawet nie zareagował, więc widzicie, to jest dobry deal. Ja teraz lecę zmienić skina. Okej, okay, więc ziomki, jak widzicie, ja właśnie wypiłem niewidkę. Skina mam już tutaj normalnie wgranego, tylko go nie widać teraz, ale... Ja widzę, że tutaj Elviso nadal kopie, no i... Co gdyby mu tak tutaj kilka TNT Podstawić i na przykład je Z takiej ładnej odległości wysadzić Myślę, że to jest całkiem ciekawy pomysł Podbijmy może tutaj pierw na górę I zobaczymy co tam Elviso właściwie robi On się na razie nie odzywa, bo Serio, on nie ma po co, ale wiem, że tutaj jest Mam mikrofon włączony, bo to przed chwilą Sprawdzałem, z Speaka też nie wyszedł Więc o tyle dobrze No i tak, lecę sobie teraz tędy Tutaj A, mogłem sobie w sumie inaczej pójść Ale chcę tak od góry podbić, nie bez powodu Bo od góry będzie dużo łatwiej spuścić TNT. Ok, więc ziomki, ja już się tutaj przygotowałem Widzę, że tutaj Elvisa ewidentnie Chodzi pode mną, więc odpalamy tą to w zabawę, hops, hops Ty, on nic nie reaguje On dosłownie, teraz po prostu Siedzi cicho i po prostu nic Ej, ale to musiało być dziwne to musiało być autentycznie bardzo. O, dobra, dobra. Jest już. Myślałem, że go tutaj po prostu nie ma. Więc tak, weźmy jeszcze jednego kolegę. Oj, trochę za bardzo na dół zszedłem, ale to nie jest za duży problem. Hopsa. Hopsa. Lotuję! No tam nic nie ma. Ej, to jest dobre, to jest dobre. Dobra, jeszcze raz lecimy. Tym TNT można się bawić w nieskończoność. Dobra, no co to tu się odwala w ogóle, to nie jest śmieszne <noise> <w ogóle. głos> Dobra Dziomki, słuchajcie, ja tam chyba zejdę na dół Może mu się pokaże gdzieś na przykład na wieży To wtedy on po prostu się mega zdziwi Po prostu się mega zdziwi jak mnie zobaczy e, Więc tak, cyk, cyk lecimy i ja zaraz wezmę się od chociaż tych niewitek mi zostało już mało, ale myślę, że to na ludzie wystarczy. Trzeba tylko tego tak bardziej oszczędnie używać. Więc tak, hops, hops, robimy sobie teraz w tędy. I tak, ja lecę na tą wieżę i zaraz się pokażę tam Elvisowi w oknie. Okej, okay, więc dziomki, słuchajcie, ja tu stoję od kilku dobrych minut i to tak dosłownie mówiąc bardzo długo i... Chyba już się po prostu powoli poddaje. Bo to nie, to nie ma sensu, tak? Stać tutaj. Chyba w jakiś inny sposób trzeba go tutaj zaczepić. Bo serio, Elviso ciągle kopie i jakby on, on tu cały teren przekopał. Już się nawet nocka zrobił. Jakieś moby się tu spełnią, więc serio. No, chyba nie ma sensu, to nie wiem, ile jeszcze czasu tutaj będę stał. Ale to jeszcze zobaczę. Okej, okay, więc ziomki, ja naprawdę już nie wiem, ile tutaj można stać. Stoję i stoję, a on ciągle tutaj kopie. On w ogóle jakiś tam niewiarygodnie długi tunel chyba wykopał. Tu... W końcu się zombiakami zainteresujesz może, gościu. Ej, jakby to jest najbardziej nudna część dla mnie. Dla was to jest kilka sekund, dla mnie to jest kilka, kilkanaście minut, a on ciągle tutaj biega. Jak ja go mam sprowokować? Może... Dobra. Z zróbmy to najbardziej skutecznie, jak się da. Łuk... Strzelamy do niego. Z może wtedy się zorientuję, że coś jest nie tak. Okej, okay, hops, hops. Elviso? Ty, ty, ty naprawdę. Ni nic? Ej, on jest w transie jakimś. On po prostu nie, nie to, to może zauważyć. O co tu chodzi, no? Okej, okay, dobra, wyjaśnił temu, by chyba się. Czy on naprawdę mnie nie, nie widzi? Czy, czy on udaje, że mnie nie widzi? <ślesz> On wyszedł z serwera O kurde, on wyszedł z serwera, rozumiecie to? Nie no, nie, to jest e, jakiś dramat Jakby to jest To jest mocne, że ktoś wychodzi z serwera OK? E, Ziemki nie, nie wiem co powiedzieć, ale wow To jest wow. jakiś dramat Okej, okay, więc ziomki, my lecimy teraz w kierunku Elviso I spróbujmy tak do niego Bliżej podejść, lecimy oczywiście na niewidce Okej, okay, hops, hops Hops, okej, okay. dobra, tutaj muszę się jakoś trochę, tutaj sobie coś może zjedzmy tak na szybko w rogu, okej, okay, hops, ej, on tego nie widział, o tyle dobrze, chociaż, kurde, ej, ja będę teraz tutaj ciągle jakieś itemki zbierać do ręki, nie, ale on, to jest dosyć dobre, bo on wtedy widzi, że ja tutaj podchodzę, ale może jak strzelimy, on zobaczy, że nie warto tutaj chodzić do gościu, no! To no dlaczego? Co JA zrobiłem nie tak. No ja nie no, wiem, Elmar. był grzeczny, to nic się zmienia i tak mnie prześladują. Okej, okay, dobra, dobra. Lecimy sobie teraz sędy. Ej, gość jest naprawdę wkurzony, ale ja mu się totalnie, totalnie nie dziwię. Okej? Okay. On się tu zabudował. Ty mam plan, mam plan, mam plan, mam plan. No, okej! Okay. Okay. Ale skąd? <laughs> O nie, o nie, o nie, on mnie tu może totalnie zobaczyć. Tutaj może mnie totalnie. Nie, nie. Ja jestem chyba na Hitler z tej jego siekiery, więc muszę się trochę odsunąć. Ale no chodź to krajerze. jest. To jest Śmiało. trochę niebezpieczne. To jest trochę niebezpieczne. Ma tego dosyć. Okej, okay, dobra, cyk. Lecimy sobie teraz otędy. Hops. Schowałem się. On tam niech dalej sobie kopie. Ale, serio, to jest mocne. To jest mocne. Okej, okay, widziomki, ja widzę, że tutaj Elviso nadal ciągle kopie, ale wpadłem na pomysł, żeby spuścić może jeszcze jedno TNT. Okej, okay, Hops. Hops. I totalnie się odnifikujemy, żeby, żeby wiedzieć. <grych> <grych> Agent X! O kurde, o kurde, o kurde, co jest? Okej, okay, więc dziąki, słuchajcie, ja się wyciszyłem na dźwięk z Tessa teraz na chwilę, ale jest przypał, bo Elviso ewidentnie się wkurzył. Mu się ten pomysł totalnie nie podoba, że coś takiego się dzieje. I ja się w sumie mu nie dziwię. Ten prank był zbyt mocny, tak jak ostatni prank, ale jak takie pranki lubicie, to serio. myślę, że jest warto. No i cóż, ja tam widzę, że on chyba... On chyba sobie odpuścił teraz kopanie, czy mi się wydawało tak chwilę temu? Bo po prostu uciekłem teraz jak najszybciej po prostu mogłem. Ale spróbujmy tam do niego podejść. Wezmę sobie... Dobra, może, może nie założę teraz zbrojki, ale tak podbiję. Zobaczę tak bardziej z tej strony, ok? Dźwięk sobie włączyłem. Gdzie jest Elviso? Ty, projeżdżę! Łoł! Łoł! Stój! Zatrzymaj nie, się! Nie, zatrzymaj nie, nie, się. nie, 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 Zatrzymaj się, bo powiedziałem, bo ci wysadzę całą willę! Nie, gościu, stój, stój... całą willę, obiecuję! Eee... Stój, 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 stój... stój, stój, stój. Nie, nie ma to sensu bić. Elviso Ale... Ej, stary, weź się uspokój chwilę, poczekaj, poczekaj. Zdaję mój zbroję i idziemy. To był idziemy. Tu, tu jest kamera, idziemy? tu jest Mam kamera. Jest gdzieś, tu jest kamera. Idziemy, zdaję mój zbroję i idziemy. Elviso, bo, bo mi tylko o zbrojkę niszczysz. No, to ci by to ja niszczył, proszę bardzo. Ale ja, proszę ona ma mending, to nie ma sensu. Elviso, proszę uspokój się, stary. O, zbroje idziemy. idziemy. Dobra, nie jest, idziemy. Jesteś <laughs> na karę, ty tak się w ogóle? <laughs> Ale Cię wkręciło. Bo... nawet nie jest XD. Ale dlaczego? To jest tak śmieszne ty, jak ty ty się chłopca. Już drugi raz w jakiś straszydła. A ja nagrywam ale... film, na którym mówi widzą, że się boję i potrzebuję jakiejś informacji o nich o co to w ogóle chodzi. A stary, ale jak się w ogóle szczajujeś, że to ja jestem, powiedz? No, powiem ci tak. Stoję bo, jakaś bo jak. No to mnie która nade mną, klikam Optify'a, a na, Opti a, a na Opti a nie widzisz wszystko dokładniej. No. Dokładniej wszystko widzisz. I co I, widziałeś? I nikt też było widać w frajerze. Ej, ej, dobra, idziemy. dobra, weź się uspokój stary Idziemy do stary. mojej willi, idziemy Uspokój się stary, idziemy bo jak będziesz dniu, mnie bić, ja mam stack TNT, Ja to tu same, jest twoja to willa To jest mam to gdzieś, w zasadzie będzie bani tyle, dziękuję bardzo Ale masz mi nie bić, Elwiso Nie interesuje mnie to, idziemy, idziemy powiedziałem, idziemy Elwiso, Elwiso, proszę się uspokoić Bo naprawdę, no nie, nie wytrzymam zaraz Stój, stary, naprawdę stój na chwilę, pogadajmy no stary, do, po co tyle czasu bić, nic ci to nie daj tak No moje do paki idziesz, nie? I to tak, do, tak to żywotnie już No to mogę iść i ty. to wyjde, wyjdę no idziemy, jeszcze şey dziś Idziemy, proszę bardzo no, mo, Mogę iść do paki Do paki idziesz tyle, idzie, dziękuję No, no, i po co to tak bić ciągle, można dojść Bo do paki pójdziesz No ale ty pójdziesz No ja zbrojka dziękuję bardzo <głos shifted> Okej, okay, jest zielone nadal no, no więc co, Elviso? No, no gdzie mam do tej paki? No idziemy, szybko. A, no. No dla nie. Stary, ale ta paka... Dobrze idziemy, to... A dobrze No, Dobra, to chodź. Ale gdzie ty stoisz? O co ci chodzi? Tu wbijasz. Ale gdzie? Tu wbijasz. <słyszy> Już nie <słyszy> mać bezczelny, nie śmiej się jak dzban. <słyszy> no dobra, wchodzę. I co tu masz? O. Tu, tu mi tę oddasz. <słyszy> No dobra, mogę ci oddać. Oddawaj itemy. No łap, łap. Masz te itemy, oddawaj itemy. Ale ja nie chcę tego. Odbierz. Zabórz do lajka. Łap, 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 łap. Twoje itemy masz oddać. No. Ee... Jeżeli tu trafiłeś, to musiałeś bardzo przeskrobać synek. Właśnie, Mówisz? synek. Dobra, no to masz itemy. Tylko gdzie jest skrzynka na, na nie, żeby. ja... Gdzie... W moją jakiej jest skrzynka? No nie, no tak ci nie odda. To bardzo mi przykro. Hmm. Dobra, jakoś się może dogadamy. No dawaj ten po prostu, nie? No jakby, nie, nie. Ja, ja, ja podziękuję. Serio, nie po raz kolejny, to jest w ogóle stary karalny, jakby na moje powinienem powiedzieć chłopak i powinieneś mieć na jakieś trzy dni co najmniej <laughs> Jeszcze nikt, wiesz, że pranki na naszym serwerze są legalne, prawda? Ale prank, a nękanie to dwie różne rzeczy znaczy, ale No nie, to nie nękanie, jest, nie... ale takie bardziej prankowanie na przerażającym poziomie stary, Ale Elviso, jest każdy miało. prank jest legalny na, na naszym serwerze. No, ten prank jest chory, <laughs> ale jest legalny! Nie, ja, ja mam dość story, po prostu podnieść karę nie bądź, wiesz. Nie przeginaj No I, ale na co czekasz? No i Zbrojkę A No, no dobra, masz zbrojkę Masz nawet TNT-ki Daj TNT-ki No Dziękuję za TNT-ki No i cóż, polecam tutaj po prostu siedzieć, bo jak, bo jak wiesz W ogóle na łóżko kliknij jeszcze kolega, na łóżko mi kliknij Nie tym, drugim guzikiem No Klikaj na łóżko No Klikaj na łóżko No kliknąłem No nie wygupiaj się, ja, ja znam te sztuczki, Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia. A, ja się o jednym. No. A, ja. no dobra, spoko. To do widzenia. Yy, yy, więc cześć. Okej, okay, więc, ziomki, trochę czasu już minęło. Ja serio, ja totalnie wiem, że zrobiłem źle, ale po prostu no nie mogłem. Ten prank był tak mocny, więc serio. Ja wiem, że przesadziłem. Jakoś to na pewno Elvisowi wynagrodzę, ale... Ale ja się mu totalnie nie dziwię. Tak samo bym zareagował w tej sytuacji. Tyle, że mi się tu szczerze siedzieć nie chce, więc jakby... Oj, on, on tu jakiś TNT wysadza? Ty, ty! Ty, ej, jakby. Co, co on tu odwalił właściwie? Co ty robisz, gościu? Elviso, powiedz mi, co tu robisz? Na robi? miejsce, na miejsce, do klatki powiedziałem. No, no. Jak to otworzyłeś? Ale przecież ty wysadziłeś TNT. Aż tu dosięgnęło? Tak. To wszystko zostało wysadzone. No, Hello. no, brawo. Elviso, Elviso. Siedź tu, nie, nie kombinuj, nie kombinuj, siedź tu. Dobra. Ja oczywiście nigdy nie kombinuję, więc tutaj nie masz się o co martwić. Dobra, więc ten, ja tutaj wiesz, da, daj mi chwilkę, o. Więc stary, co, co tam u ciebie, jak tam dzionek mija? Chyba mu się tak za bardzo gadać nie chce, z tego co mi się wydaje. Okej, okay, ziomki, słuchajcie, jakby. Wiem, że Elviso jest totalnie wkurzone, ale ja teraz uznałem, że no, no, lepszej pory po prostu, żeby zwiać nie będzie niż teraz, więc biorę niewitkę, e, biorę tutaj TNT-ka, e, sorki Elviso, no ale po prostu nie będę siedzieć w jakiejś klitce tutaj, więc tak, e, bierzemy to i po prostu wychodzi. Naprawdę? To TNT nie zadziałało? Nie wysadziło tego, co chciałem? Chciałem, żeby wysadziło tylko ten granit. A teraz muszę to rozkopać łapką i znowu postawić kolejne TNT. Nie, nie, nawet jeszcze więcej niż... No dobra, kopiemy, kopiemy to po prostu już łapką. I postawimy kolejne TNT. Możemy to jeszcze zrobić. Wydaje mi się, że Elvisok trochę stąd odszedł. Już po prostu ma tego mocno dość. Więc tak, cyk, kolejne, odchodzę tutaj na koniec. Okej, okay, cyk. Wybuchaj, gościu. Okej, okay, dobra, mamy teraz czas. Lecimy, lecimy do góry. I nie wiem, ile mamy czasu, żeby stąd zwiać, ale na niewidzy myślę, że na ludzie, Okej, okay, więc, ziomki, jest mały problem, bo nie widzę, żeby tutaj było wyjście. Ale mam jeszcze trochę TNT. Dzięki temu może mi się uda właśnie stąd wyjść. Nie wiem, czy, czy to masz szansę powodzenia, ale serio, to jest chyba jedyna opcja, żebym teraz stąd wyszedł. Więc tak, lecimy, lecimy. Trzeba to tak sprytnie jakoś trochę zrobić. Okej, okay, hops, hops. Tutaj dajemy tnt jednego. Hops, leci gość. Teraz. Oj, on może mnie wysadzić. On. Okej, okay, nie wysadził, więc tak, tutaj do góry. I mamy już drabinę, wbijamy na nią i stąd po prostu zwiewamy. Zwiewamy. Ja wiem, że tutaj serio trochę przesadziłem z tym prankiem. Trochę był zbyt mocny, ale jednak, mimo wszystko, pranki na milionowicach są legalne, dowolne. Więc serio. Autentycznie z tego co mi się wydaje, można byłoby zrobić cokolwiek. I jeżeli byłoby prankiem, jest to legalne, więc serio. Ja teraz lecę po prostu jakoś w kierunku mojej willi. Tam jakieś itemki sobie oczywiście ogarnę. Pogadam z Elvisem i mam nadzieję, że się z nimi jakoś tutaj dogadam. Ale wiem jedno nie wątpię. Ten prank. Był na serio trochę przesadzony, oczywiście ja mu na pewno jakiś nederyt czy coś w tym stylu na pewno dam, więc to na luzie, o to się nie musicie martwić, na pewno jakoś go tutaj przeproszę, ale serio, koniec końców, prank myślę, że był bardzo udany, więc jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, wziączki, nie zapomnijcie o tym, żeby trzeba koniecznie subskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, byłoby mi naprawdę mega miło, gdyby teraz każda osoba, która widzi ten filmik zostawiła subskrypcję. I serio, ziomki, po prostu zostawcie subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do tego przypomnę, że mam też swojego Instagrama, na którym naprawdę dużo się dzieje, więc jeżeli lubicie, jak coś się dużo dzieje, no to, to możecie wpaść, link macie w opisie, możecie zaobserwować, byłoby serio mega, mega miło, to bardzo pomaga, jak ktoś zaobserwuje. No i jeszcze ostatnia rzecz, mam swój drugi kanał, na który niedługo wracamy z czymś bardzo mocnym, więc jeżeli chcecie, żeby tam się naprawdę coś działo, to musicie tam strzelić, suba. Link jest w karcie, tak jak i w opisie. Więc cóż, na tym filmiku byłoby to już na tyle. Do zobaczenia na następnym. No i cześć!